Ja podczas uwielbienia zobaczyłam takie klapki na oczy, jak konie mają. Wiem, że to było też do mnie, bo drugi obraz, który dostałam, to również jakby pasek. Zaczęłam trzymać ręce na biodrach, jakbym trzymała pasek. Oczywiście pasek jest to prawda, tak? Więc zobaczyłam jakby, że te klapki jak koń, który biegnie i teraz musi się bardzo mocno skoncentrować na prawdzie, nie patrzeć ani w lewo, ani w prawo, ani w lewo, ani w prawo, tylko być mocno skoncentrowanym na prawdzie. Ja wiem, że to jest dla mnie, ale też mam nadzieję, że to kogoś zbuduje. Amen. Wiecie, jest czas w tym momencie taki, że jest bardzo dużo wyzwoleń. Ludzie się wyzwalają i u nas też się wyzwalają ludzie. Wchodzą w jakieś kolejne przestrzenie swojego życia, podejmują decyzje, do których się przygotowywali długo. Natomiast zawsze każdemu przejściu na wyższy poziom towarzyszy jakaś opresja. Zawsze pamiętajcie o tym. To nie ma czegoś takiego, że nie towarzyszy jakaś opresja. Zawsze. I czasami w wielu przypadkach to jest rozproszenie, totalne rozproszenie. Dlatego takie musi być skupienie człowieka na prawdzie. Naprawdę to trzeba trenować. Trenować przyjaciela.